Dlaczego nie zabierasz głosu podczas dyskusji w pracy, na uczelni czy ze znajomymi? Jest to dla Ciebie nowa sytuacja? Nie jesteś pewny czy pewna swojej wiedzy? A może ciężko jest się przebić, bo w rozmowie dominuje jedna charyzmatyczna osoba? Albo po prostu król gaduła? Niezależnie od przyczyn, szkoda by było, żeby dobre pomysły, świetne argumenty albo po prostu inna, Twoja perspektywa nigdy nie ujrzała światła dziennego. A zatem pozwól, że opowiem Ci o trzech sposobach na włączenie się do dyskusji. Trik numer jeden. Zacznij od krótkich pytań otwartych. Zamiast tworzyć elaborat i paść ofiarą swojego perfekcjonizmu, zacznij od dlaczego, z czego to wynika, jak to działa. Czy możesz coś więcej o tym opowiedzieć? Jaki jest najlepszy argument przeciwny do tego? Zadanie pytania otwartego jest proste, łatwe i przyjemne, a co więcej zachęca rozmówcę do rozwinięcia wątku i to dzięki Tobie. Nic dziwnego, że zazwyczaj osoby, które pytają i słuchają, są bardziej lubiane przez te, które mówiły więcej. Pytania otwarte to świetny start dla nieśmiałych. A jeżeli chcesz powiedzieć coś więcej, to skorzystaj ze sposobu numer dwa. Szukaj pauz i sygnalizuj wejścia. Każdy z nas, nawet największy wygadany narcyz, musi kiedyś zaczerpnąć powietrza i przełknąć ślinę. To jest Twój moment. Jeżeli mogę, odnośnie tego, pozwolę się nie zgodzić. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie poruszyliśmy. Możesz też wymusić subtelnie takie wejście poprzez mowę ciała. Pochyl się w kierunku rozmówcy, kiwaj trochę dynamicznie głową, sygnalizując niecierpliwość, ale i akceptację, a następnie delikatnie wysuń dłoń lub palec, wskazując, że chcesz wejść w słowo. Działa częściej, niż nam się wydaje. No dobrze, Radku, ale co jeżeli nie mam nic ciekawego do powiedzenia? Tu z pomocą przychodzi rada numer 3. Pomyśl, co możesz powiedzieć Ty, a nie może powiedzieć żadna inna osoba na spotkaniu. Dlaczego ktoś zaprosił Cię na to spotkanie, albo dlaczego dzieli się z Tobą opinią? Może dlatego, że chce sprawdzić siłę swojego argumentu, a może usłyszeć świeżą perspektywę nowej osoby. Albo jest ciekawy, czy coś podobnego Ci się już przydarzyło. Użycie swojej historii z życia lub pracy, która potwierdza, zaprzecza lub zmienia kontekst rozmowy, może być świetnym wkładem w dyskusję. Wiesz już, od czego zacząć, jak wejść w słowo z klasą, a także jak wpaść na wartościowe pomysły. Nie ma się czego bać. Zostaje już tylko dyskutować.